Analiza indeksu wraz z czerwcową serią kontraktów według technik Fibonacciego. Witam Państwa w środę 27 kwietnia. Indeks WIG20 konsekwentnie podąża do zniesienia 100% ostatniej podfali wzrostowej, czyli mówimy tutaj o poziomie 1892. Jednak zdecydowanie istotniejszym przedziałem wsparcia pozostaje niezmiennie węzeł popytowy Fibonacciego 1869-75, wytyczony m.in. na bazie symetrycznego układu A, B, C, D. Tutaj dodatkowo grupują się dwa zniesienia 38,2 pokazywanej fali wzrostowej i również zniesienie 61,8. To, co na pewno może niepokoić, to nasza utrzymująca się relatywna słabość względem rynków bazowych, dzisiaj bardzo odczuwalna za sprawą przede wszystkim PKO BP, indeks WIG20 rzeczywiście z dużą determinacją podąża w kierunku południowym. Nie można wykluczyć, że jeszcze dzisiaj dojdzie do konfrontacji tutaj właśnie w rejonie tej pokazywanej w tej chwili linii niebieskiej i wspomnianego zniesienia 100%, czyli poziomu 1892. Przełamanie tego wsparcia to duże prawdopodobieństwo przetestowania strefy 1869-75, gdzie powinniśmy zobaczyć jakąś reakcję ze strony popytu. Jeśli byki nie uaktywnią się w tym rejonie, pojawi się kolejny, już zdecydowanie poważniejszy sygnał słabości, tak naprawdę zagrażający całej tej tendencji wzrostowej zapoczątkowanej w styczniu bieżącego roku. Na kontraktach przełamanie strefy 1912-18, co prawda to tylko intradayowy z założenia mało znaczący węzeł cenowy, no ale w ostatnim okresie odgrywał istotną rolę. Najpierw funkcjonował jako wsparcie, potem po naruszeniu przeobraził się w opór techniczny. Dzisiaj była szansa na pokonanie górnego ograniczenia strefy, niewykorzystana przez popyt i w efekcie w tej chwili podążamy tutaj w kierunku zniesienia 88,6, tej właśnie pokazywanej podfali wzrostowej, to jest poziom 1893, no i tym samym zniesienia 100%, poziom 1883, który to pułap posiada dodatkowe wzmocnienie w postaci niebieskiej median line. Te dwa pułapy cenowe to tak naprawdę realizacja scenariusza bazowego, czy też test tych pułapów cenowych to realizacja wariantu bazowego po przełamaniu strefy 1912-1918. Najbliższym oporem pozostaje wymieniony przed momentem węzeł, ale większe znaczenie posiada strefa 1927-31, skonstruowana na bazie zniesienia 38,2 i posiadająca dodatkowe wzmocnienie w postaci tej górnej, hipotetycznej linii kanału. Indeks niemiecki DAX, respektowana jest od kilku dni strefa, tak zwana pierwsza zapora popytowa Fibonacciego wytyczona na bazie zniesienia 14,6. 10215, 10240. Niedźwiedzie mają problemy, żeby pokonać to właśnie wymienione wsparcie. Natomiast pozytywny sygnał to dopiero powrót indeksu DAX ponad węzeł 10350-390. Nie można w ogóle wykluczyć, że indeks wszedłby wówczas w kolejną fazę wzrostów i dotarł do kluczowej w ujęciu nawet średnioterminowym strefy 10570-10615. Tak jak informuję już od kilku dni, pierwszy negatywny sygnał to przełamanie wyraźnie respektowanej strefy 10215-240, ale dużo istotniejsze znaczenie miałoby sforsowanie wsparcia 10033-10083. To jest w ujęciu krótkoterminowym kluczowa zapora popytowa na rynku niemieckim. Indeks S&P bez na razie tutaj jakichś istotnych rozstrzygnięć, cały czas z utrzymującą się przewagą strony popytowej. Formułuję taką opinię chociaż z tego względu, że indeks konsekwentnie utrzymuje się ponad pierwszym kluczowym istotnym wsparciem technicznym 2054-58. Zagrożenia są tutaj już określone. To przede wszystkim pułapy cenowe wynikające z klasycznej, czy też zapory podażowe wynikające z klasycznej analizy technicznej 2116, zniesienie 100%,
tej właśnie fali spadkowej, zniesienie 100% ruchu impulsu spadkowego zapoczątkowanego w maju 2015, poziom 2135. Rzeczywiście ruch wzrostowy wytracił tutaj w okolicy tych właśnie poziomów swój impet, no ale podaż preferuje na razie defensywny styl handlu. Póki co, tak jak widać dokładnie na wykresie, utrzymujemy się ponad wsparciem 2054-58. Dopiero negacja tej strefy to automatycznie sygnał zapowiadający możliwość pogłębienia się spadkowego ruchu korekcyjnego. Dziękuję bardzo.